Justyna należała do najznakomitszych mieszkanek Padwy, a jej rodzina była jedną z najzamożniejszych w mieście. Justyna przyjęła chrzest z rąk pierwszego biskupa Padwy, Proskodycyma, który również został zaliczony w poczet świętych. Złożyła prywatny ślub czystości i nigdy nie wstydziła się imienia Chrystusa Pana, mając świadomość, że jest to jedyne imię, w którym człowiek może być zbawiony. Kiedy wybuchło prześladowanie chrześcijan za cesarza Dioklecjana, została pojmana i zaprowadzona przez namiestnika, który równocześnie sprawował najważniejszą władzę sądowniczą w prowincji włoskiej, Maksymiliana Galeriusza. Nakazano jej wyrzec się wiary w Jezusa, a kiedy odmówiła i gdy zawiodły wszelkie próby, by odwieźć ją od wiary Chrystusowej, została skazana na śmierć przez ścięcie mieczem. Karę wykonano 7 października 304 roku. Według legendy miał to być miecz dopiero co wykuty, jeszcze gorący, co dodatkowo miało upokorzyć dziewczynę, ponieważ takimi mieczami zabijano niewolników jako pierwsze ofiary. Justyna z pokojem w sercu oddała swoje życie i swoją duszę Jezusowi, dziękując, że przyjął jej ofiarę i z modlitwą na ustach zakończyła swoją ziemską drogę. Gdy tylko ustały prześladowania w 10 lat po edykcie mediolańskim, wydanym przez cesarza Konstantyna I Wielkiego w 1313 roku, na grobie Justyny wystawiono kaplicę. Z końcem zaś wieku V i na początku wieku VI prefekt miasta Padwy, Opilione, wystawił nad tym grobem bazylikę. Kościół mediolański włączył jej imię do kanonu mszy świętej. Grób świętej stał się ulubionym miejscem pielgrzymek. Jej kult rychło rozszerzył się po północnych Włoszech, czego dowodem jest również jej wizerunek umieszczony w mozaice bazyliki świętego Apolinarego w Ravennie w wieku VI. Święty Wenecjusz w niejednym utworze wychwalał heroiczną patronkę miasta Padwy. Była czczona także w Rimini. Benedyktyni z Padwy rozszerzyli kult świętej Justyny po całej Europie. Kiedy zaś w jej doroczną pamiątkę 7 października 1571 roku zostało odniesione zwycięstwo nad flotą turecką pod Lepanto, jej wstawiennictwu przypisano zwycięstwo. Po kasacie klasztoru i zamknięciu kościoła przez wojska napoleońskie w 1810 roku kult Justyny znacznie osłabł. Od roku 1919 benedyktyni na nowo objęli opactwo i kult świętej wznowili. Benedyktyni nadal opiekują się bazyliką i rozszerzają kult świętej. Obecnie ciało świętej Justyny znajduje się pod głównym ołtarzem bazyliki, w której to spoczęły także ciała świętego Proskodycyma, a także świętego Łukasza Ewangelisty. Módlmy się. Boże, Ty co roku dajesz nam radość ze wspomnienia świętej Justyny, która zostawiła świetlany przykład czystości i męstwa. Niech jej zasługi wyjednają nam łaskę wierności Chrystusowi, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Christ exaltimus, Christ exaltimus, Kyrie.